Na tym filmie pokażę Wam, jak można obliczyć wartość odpisu amortyzacyjnego. To znaczy takiego odpisu, który ustala oczywiście tylko na papierze, ale ile nasz środek trwały, który wykorzystujemy do prowadzenia działalności, traci co roku na swoje wartości. Gdy mamy zadanie o następującej treści, czyli oblicz roczną kwotę odpisu amortyzacyjnego samochodu, którego wartość początkowa wynosiła 80 tysięcy złotych, a przewidywany okres użytkowania wynosi 5 lat. W przypadku takiego zadania, ja wiem, że oczywiście realnie w działalności firmy samochód używamy często dłużej niż 5 lat i nie wynosi on dokładnie jego wartość 80 tysięcy złotych, ale na przykładzie tego zadania pokażę Wam, jak w przypadku rachunkowości finansowej ustala się to, ile samochód średniorocznie traci na wartości. Oczywiście wiemy, że samochód w pierwszym okresie po jego umieszczeniu w działalności najwięcej traci po zakupie, ale my uważamy w przypadku rachunkowości finansowej, że on traci swoją wartość w sposób liniowy. To znaczy, co roku o stałą wartość zmniejsza się jego wartość, po ile możemy go uznawać, że jest w naszej działalności, ile on jest wart. I teraz tak, jeżeli wiemy, że samochód jest początkowo przeznaczony na 5 lat, a jego wartość początkowa to 80 tysięcy złotych, to uznajemy, że co roku traci on 1/5 swojej wartości. Czyli tak zwana stopa amortyzacji to jest 1 przez T. To jest takie uproszczenie, bo jeżeli uważam, że samochód do zera zejdzie jego wartość w ciągu 5 lat, to co roku on będzie tracił 1/5 swojej wartości, czyli 20%. Czyli 20% z 80 tysięcy złotych to jest wartość spadku wartości tego samochodu, choć oczywiście księgowo w dokumentach on ma wartość 80 tysięcy złotych, plus jego wartość rzeczywista może być inna niż ta, która jest jakby zaktualizowana o wartość tego odpisu amortyzacyjnego. Czyli jeżeli wiem, że co roku samochód traci księgowo, oczywiście z takim wielkim uproszczeniem 20%, mogę ustalić, jaka to jest konkretnie kwota w złotówkach. Mnożę 0,2 razy 80 tysięcy, wychodzi mi 16 tysięcy złotych. Czyli można powiedzieć tak, że jak w pierwszym roku, na początku pierwszego roku użytkowania samochodu ma on wartość 80 tysięcy złotych, to po pierwszym roku samochód wart 80 tysięcy złotych traci w tej metodzie 16 tysięcy złotych. Potem w kolejnym roku zamiast 80 tysięcy wart jest dla mnie księgowo 64, potem 48, 32 i 16, aż w końcu w ostatnim roku jego wartość księgowa spada całkowicie do zera.